się na żarem, to taki wielki krzuk. Się nie mogę ruszyć. Śrubka nie jechał, ale to on był na pewno. Jeszcze w czarnym kabelecie. Gdzie jest Śrubka. Śrubka, no. Myślę, do końca nie wiadomo, czy to jest Śrubek. Śrubek, Piotr Śrubek. Śrubka. Śrubka? Mhm. Ja myślałem, że Śrubek. Śrubek. Śrubek to jest taki już wewnętrzny. Najbardziej mi tutaj wyliczony. Ja szukałem kiedyś w książce telefonicznej podlecki Śrubek. Ale jak zostaje gdzieś telefon. A w ogóle co się z nim stało? On dzisiaj wypowiadał wizę. I co z nim teraz się dzieje? Jest w domu. W domu jest? A czemu ty nie przyszedł? Nie wiem. Nie wiem, zatem. Gdyby nie to, że myśmy dzisiaj z Krzyśkiem z Otregarzy robili... Francisco, nie? Świetna. Świetna. A ty herbata? Tomasz Rusin. Palił sobie zwykłą fajkę. Teraz się dopiero zacznie. Wywiady. Wizyty w zakładach pracy. Panienki. Tak, Albercie. Co ty tak dużo będę mówił? No wiem, że jestem gwiazdą. Zbliżenie nie jest z tej strony, ale lepszy profil daje. Cóż mogę powiedzieć o sobie? Wiem, że jestem dobry. Mówiąc szczerze, jestem najlepszy w swoim fachu. Tak? No jeżeli chodzi o rodzaj muzyki, jaką gram, to tak, awangardę. Awangardę. Jimi Hendrix mnie pasjonuje. Motywy biorę niektóre z Claptona. Pan wejdzie tego kamerzysty, bo mnie troszeczkę strasza. Dziękuję. Pan przed kamerą to zawsze miał problemy. Nie będzie panienki. No i pan panienki. Różnie bywa. Ten pan, mówiłem panu, że ten pan nie. No, nie powinien pan zwrócić mu uwagę, no bo jak tak można? Nie no, najbardziej lubię brunetki. Tak, jego. To są mniej więcej włosy. Lekko kręcone. On ma ulubione imię, tak? Ma ulubione imię, chyba. Dziewczyny. Na pewno Justyna. A jeżeli chodzi o córkę, to... Aleksandra, Ola, podoba mi się to imię. Nie pan. Albo Magdalena. Matka kamerzysta mnie naprawdę rozprasza. No, czuj. Cholera. No właśnie, tutaj w końcu jest, znalazł mnie pan, prawda? Tutaj. No, dziękuję bardzo. Możemy kręcić dalej. Szukałem zegara.
takie osobiste pytanie. Nie uśmiecham się tak szeroko. Po jaką cholerę właściwie ludzie, którzy siebie nie znają, piszą do siebie listy? Żeby poznać się lepiej, ale nie na tyle, żeby się znać już dobrze. Ale do czego im to jest potrzebne? Ja myślę, że każdy chce mieć minimum pewności, że oprócz własnych problemów są także ludzie, którzy mają swoje problemy.